Wczoraj w Lapidarium na Starym Mieście w Warszawie rozpoczął się drugi festiwal teatrzyków ogródkowych. Bardzo wdzięczna impreza. Pan Zbigniew Lesień, który reprezentuje wojewódzki sejmik samorządowy w Pan Warszawie. Andrzej Tadeusz Kioski, ja który reprezentuje gminę dzielnicę Warszawa Śródmieście, który jest kierownikiem artystycznym tego festiwalu. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście mogę Państwa zaprosić już po raz drugi na ten festiwal, a raczej konkurs. Konkurs funkcjonuje dzięki hojności przede wszystkim burmistrza dzielnicy i rady dzielnicy Śródmieście, która przyznała ogromną nagrodę. To jest 100 milionów złotych, które można wygrać w tej puli. Konkurs funkcjonuje po drugie dzięki temu, że przyjeżdża tutaj znakomite jury artystyczne z panią Izabelą Cylińską, z Jackiem Sierackim, z Wandą Zwinogrodzką, Pawłem Konicem. I to jury przyzna tę nagrodę, również z Maciejem Wojtyszką, który zastąpił Adama Hanuszkiewicza, który był w jury w zeszłym roku. I ta nagroda zostanie przyznana najlepszemu teatrowi. Co więcej, w tym roku te spektakle będą transmitowane, rejestrowane przez Nową Telewizję Warszawa, a być może niektóre z nich, a może wszystkie, zostaną odtworzone w sieci Polonia 1 i być może będzie również plebiscyt. Także robi się, jak w XIX wieku, wspaniały festiwal, wspaniała możliwość pokazania się aktorów prowincjonalnych, aktorów, którzy tu u nas w Warszawie, może ktoś się zaangażuje, może ktoś zrobi karierę, tak jak to było w czasach trawszy, tak jak to było w XIX wieku. Zapraszamy Państwa, bo jeszcze można się zgłaszać. I tutaj, Panie Andrzeju, musiałby Pan widzieć reakcję Pana Zbigniewa Lesienia i przepraszam jeszcze raz za zbyt szybkie przedstawianie. Chciałam połączyć nazwisko z inną funkcją. Pan Zbigniew Lesień, który jest reżyserem pierwszego spektaklu prezentowanego wczoraj, a zarazem dyrektorem teatru, który ten spektakl zaprezentował, Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Aktorzy pan Jacek Jackowicz i Dariusz Lemieszek. To piękna śpiewogra, tylko we Lwowie, piosenki lwowskie. A powrócę teraz, przepraszam cię Paweł, tylko jeszcze powrócę do tej reakcji, o której wspomniałam. Otóż pan Lesień był dalece zdegustowany i ja tutaj rozumiem jego skrzywienie, kiedy powiedział pan, że aktorzy prowincjonalni przyjadą do Warszawy. To nie jest dobre określenie i ja się tutaj z panem Zbigniewem zgadzam. To jest fatalne. Ja znam prowincjuszy w Paryżu, którzy mieszkają i znam Europejczyków z Kłaja Dolnego. Panie doktorze, także tutaj zawsze jestem uczulony na tym punkcie. Natomiast uważam, że sama idea tego jest wspaniała, że rzeczywiście z przedstawieniem, które jest, nie będę tutaj reklamował, bo ci z Państwa, którzy wczoraj oglądali to przedstawienie, zgotowali nam entuzjastyczne przyjęcie i podziękowanie za ten spektakl, ale wydaje mi się, że sama idea takich właśnie powrotu do teatrzyków ogródkowych jest wspaniała, bo samo Lapidarium stwarza wspaniałe warunki na zagranie właśnie takich przedstawień. My to przedstawienie gramy u siebie w teatrze, w zupełnie innych warunkach, na kameralnej scenie. Tutaj dla nas też było jakby dodatkowe zadanie, a nie muszę ukrywać, że wczoraj warunki atmosferyczne w Warszawie były tragiczne w okresie próby, kiedy po południu próbowaliśmy przenieść to do Lapidarium. Grat spadł, musieliśmy to przerwać, także wszystko stało pod znakiem zapytania. No ale to jest jedyna zasługa pana Andrzeja, że załatwił pogodę na wieczór. To mamy załatwione. W zeszłym roku było 13 spektakli. Pogoda była za każdym razem. Ja chcę się usprawiedliwić. Oczywiście mówiąc aktorzy prowincjonalni, chcę powiedzieć ci, którzy przybywają do Warszawy po to, żeby mogli ich zobaczyć wszyscy, bo wiadomo, że tak jak naprawdę sztukę kochają ludzie poza centrum. Ponieważ na mnie za chwilę i na nas tutaj, gospodarzy programu, spadnie grat, jeżeli nie skończymy tego spotkania, ponieważ nasz czas niestety dobiegł końca, ale ja chciałabym, żeby zostali panowie z nami, zwłaszcza artyści, byśmy mogli państwu o godzinie 10 chociaż fragment tego spektaklu tutaj zaprezentować. O godzinie 10 spotykamy się ponownie. Dziękuję. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią powracamy do tematu teatrzyków ogródkowych i festiwalu tych teatrzyków, który rozpoczął się wczoraj w Lapidarium na Starym Mieście w Warszawie. Rozpoczął go spektakl Tylko we Lwowie, przygotowany przez Teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego z Kalisza. I pan Zbigniew Lesień oraz aktorzy są naszymi gośćmi. Tak jest. Proszę pana, chciałem pana zapytać, w jaki sposób pan tworzy repertuar u siebie w teatrze? No to wie pan, to repertuar jest wynikiem pewnego kompromisu, to znaczy mnie zależy bardzo, bo chciałbym powiedzieć, że wychodzę z założenia, że w mniejszych ośrodkach jest w tej chwili szansa na zrobienie rzeczywiście dobrego teatru.
i wychodzę jakby od ekipy reżyserskiej. Tak, bo to wymaga przede wszystkim. To jest jakby przede wszystkim od tej lokomotywy i tu jestem w szczęśliwej sytuacji, ponieważ współpracuję rzeczywiście z najlepszymi swoimi kolegami. Wymienię tylko Jacka Bunsza, Maćka Wojtyszkę, Jana Szurmieja, czy Jana Bratkowskiego, czy Buchwalda, czy Falka i to są nazwiska. Czy ci wielcy reżyserzy bardzo chętnie zgadzają się na takie eksperymenty? Oni bardzo. Powiem panu, że rzeczywiście oni też chcą troszeczkę odetchnąć od atmosfery ciągłej gonitwy i rzeczywiście zająć się sztuką, co daje szansę mniejszy ośrodek po prostu, gdzie nie ma telewizji, a co można zobaczyć dubbingu. W repertuarze? Proszę pana, teraz już jest oczywiście urlop, natomiast mamy w repertuarze Sztukmistrza z Lublina, wielkie przedstawienie, mamy Detektywa Szefera, mamy, przygotowujemy Wujaszka Wanie, będziemy w następnym sezonie mieli operę za 3 grosze, będziemy mieli Lot nad kukułczym gniazdem. To jest rzeczywiście bogate repertuar. Wielkie tytuły. Wielkie tytuły. Zapraszamy wobec tego do Kalisza, bo tu jest takie miejsce dobre, żeby pół Polski przynajmniej zaprosić gdzieś. Tak, więc to jest idealne centrum także. To centrum jest właśnie tego kraju. A w Lapidarium? Co będzie się działo jeszcze w związku z festiwalem? No ja też mam nadzieję, że w Lapidarium będą wielkie tytuły. Mogę powiedzieć, że już wiem, że przybędzie Teatr ze Słupska z kabaretem, to się nazywa DKD, ale Waldemar Matuszewski z Zielonej Góry obiecuje Antygonę i przyrzeka zagrać ją w godzinę. Będzie Teatr Maszkaron z Krakowa. Są jakieś zgłoszenia już nawet z Pribałtyki, niezbyt jeszcze skonkretyzowane. Również Teatr z Łodzi się zgłosił, także myślę, że to będzie bardzo ciekawy i piękny nie tyle festiwal, co konkurs. A gdyby ktoś jeszcze się chciał zgłosić, jeszcze ma szansę, jeszcze oczekujemy na zgłoszenie. A teraz oddajmy już głos aktorom, Szczepko i Tońko, czyli Jacek Jackowicz i Dariusz Lemieszek, przy fortepianie pani Alicja Wiśniewska. I oto fragment tego przedstawienia piosenek Tylko we Lwowie, które prezentowane były wczoraj w Lapidarium. Opamiętaj ty, syn Tońku, powiedz Szczepcik, powiedz, co? To się tobie przyda, bo pamiętaj, że nie bida, ale pieniądz to nieszczęści, o! Kto ma forsy, temu zdaje się, że on król żyje i pije i przedstawia sy każdym przed nim nul. A gdy nagli forsy skończy się, zara kończy się cały bal, stynka, kwynka i zostaje mu po tych forsi żal. A my dwa opacwaj, nie mamy nic i mamy raj, nam nic nie zrobi zło, bo trać jak nie masz co. Jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. I bez świat chuliamy sobie tak razem oba cwaj. Bo pamiętaj ty, Sytońku, powiedz szepcze, powiedz co? Że kulega braci najwięcej w życiu znaczy. Nawet więcej niż milionów, 100! Kto ma forsy, ten kulegi ma, przyjacieli ma, wszystko ma! Jest kuchany, żyją, piją z nim, gdzie si tynku da. A gdy nagli forsy skończy się, zarabiesza się na nim psy. Nikt go nie zna, nikt nie kucha go, to nie to, co my. A my dwa, oba cwaj, bo takich nie ma cały kraj. My dwa, to tak jak innych sto. Jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. Ali zawsze wszędzie, ty i ja. Razem oba swaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy państwu. Dzisiejsze wydanie Wakacji w Dwójce dobiegło końca.
Paweł DeLong dziś debiutował w roli współgospodarza tego programu. Paweł, dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy Państwa ponownie jutro. Do widzenia.